życie duchowe mojej rodziny, życie w Bogu, w jakiś sposób właśnie skierowało mnie do oazy. Gdy byłem mały, rodzice zabierali mnie na oazę urodzin i tam miałem jakiś taki pierwszy kontakt właśnie z oazą i również pośrednio właśnie z Bogiem. Że wtedy jeszcze tak nie uczestniczyłem w pełni, nie uczestniczyłem w każdym punkcie programu, które się traktowałem to jako taki zwykły wyjazd. Lecz jakoś rodzice zachęcili mnie później, nie musiałem jakoś bardzo się starać. Często jest tak, że wspólnie modlimy się na przykład przed posiłkami i po posiłkach. Wspólnie zdarza nam się odmawiać różaniec albo Korytu do Miłosierdzia Bożego. Tak na przykład są święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia. Z całą rodziną czytamy Pismo Święte i odmawiamy modlitwy z rytuału rodziny. Oczywiście zdarzają się pewne spięcia, bo to jest dość naturalne, ale staram się jakoś panować nad własnymi emocjami. Co zostanie powiedziane jakby za wiele, to trzeba przeprosić i przepraszamy. Wiara i obecność Chrystusa w naszej rodzinie jakby nas przynagla do bycia ze sobą w dobrych stosunkach. I właśnie gdy coś jest, gdzie jest potrzeba przebaczenia, to właśnie łaska Chrystusa pozwala nam przełamać różnice.